Cześć, siemano, z tej strony Mateusz, dla nas w kolejnym odcinku z Anno 1800 i powracamy do naszego tutaj Leechwater, pięknego, cudownego Sprawling City. Generalnie to zapomniałem już, co ostatnio robiliśmy i to tak dosyć porządnie, ale z tego co widzę, mogę sobie szybko na księdze zadań podejrzeć. Co mamy do zrobienia? Mamy do zrobienia na przykład szkuner, który możemy zrobić teraz w stoczni żaglowców. A na przykład szkuner. Mamy te rzeczy w ogóle? Mamy żagle. I to... wow. I to ile żagli w ogóle? To są ilości hurtowe tutaj dosłownie. Dużo bardzo mamy mąki. No spoko. Nasze młyny to sobie... Znaczy jeden młyn w sumie. Okej. Okay. Czy w sumie w ogóle to jest ekonomicznie, jak patrząc, niepotrzebne aż tyle, ale tak ładnie wygląda, że w sumie czemu nie... Jak się zastanawiałem, jak tu się ładowało, że że tak jakby to zostawił, ale no trzeba się rozbudowywać, więc no wiecie, no po prostu chciałbym, no ale się nie da. W ogóle sorry, że tak latam po tym ekranie, ale dobra. Spoko, siema, witam. Dobrze, princess, I know. Co tu możemy, co ostatnio mieliśmy dostawić? Mydło się robiło ze świń. Generalnie chyba miałem zacząć industrializacją, nie? Bo kościół postawiłem, chleb mamy, związek zawodowy? O co chodzi? Nie wiem, ale będzie można postawić to gdzieś tam. Gdzieś tam możemy postawić, więc ja myślę, że po prostu sobie wrzućmy drogę tutaj. Już taką poszerzoną. Złoża z żelaza i złoża żelaza. Sztuk dwie, złoża węgla. Dobra, zbudujmy kopalnię żelaza, ale najpierw przed tym ja bym w ogóle policję już jakąś tu miałem postawioną, czy nie? Nie, tu jeszcze żadnej policji nie mam. Produkcja piwa to nam się przyda. Brakująca żyzność, czyli albo nie mamy żyznych gleb, albo nie jesteśmy jeszcze odblokowani, jakby badanie żyzności gleb. No ale okej. Świnki jakieś już mamy, czy nie? Nie, tu są owce wszędzie. Nie mamy świnek. Widzicie, że postawienie tutaj świnek to byłby dobry deal? Na razie. Spoko, jedno możemy postawić, nie? Zobaczymy, co nam to przyniesie. Okej. Okay. Hodowla świnek jest. I przez to możemy też postawić najpierw masarnię może. Z produkcją kiełbasy. Czy baczera sobie tu postawimy gdzieś. Może być nawet i po drugiej stronie. Chociaż jego tym bardziej tu gdzieś widział, ale to tu nie ma miejsca. Tu się nie zmieści, tu też nie. Przy straży tu bym go tak... zbytnio nie widział. No między materiałem tym bardziej. Dobra, niech sobie stanie tu. I niech produkcja trwa. Jeszcze damy drogę. Niech produkcja kiełbasy trwa. Ale dobra. Co ja tu chciałem generalnie zrobić? Chciałem tą kopalnię wreszcie postawić. Więc postawmy sobie pierwszą kopalnię żelaza na naszej wyspie. Wow, jak ona ładna. Co to było w ogóle? Nie wiem, ale stoi. Jak ten człowiek jest irytujący. Po prostu non-stop mu wszystko się nie podoba. Chłopie, my tu po prostu się staramy i może coś z tego wyjdzie, ale w ogóle...
Ale zarąbiście to wygląda. Nie no, naprawdę. Tu chciałem postawić drogę, nie? Tak by wypadało w sumie. Dobra, i tu zrobimy jakiś tam pierwszy węzeł. Lub postawić od razu drugi, ile czego tu potrzebujemy. Jak to wyłączymy, to co? Koszty były 4-5. Nie, na razie, oj sorry. Na razie niech sobie to stoi, jak sobie stoi, i postawimy tutaj magazyn. Spoko, taki może być od razu z dźwigiem. Spoko. Zbudujmy mielerz, może już jak wszystko, to wszystko. Będzie w ogóle zagłębie, kurcze, przemysłowe, zaraz tak... Brama do zagłębia przemysłowego będzie, tak? Po prostu stąd sobie wyjedzie człowiek z farmy, z miasta. W ogóle fajnie będzie wyglądać, jak to zupgrade'ujemy wszystko i będą farmy świnie, a obok jakieś tam wille, nie? Znaczy, no wiecie o co chodzi. W ogóle będzie pole naftowe. Fantastycznie tu będzie. Zobaczmy ten szkuner. To jest chyba brzytwomałusz. No jak ma personalizowane te, jakie to jest super. Dobra, a jak to się sprzedaje w porcie? Obadamy temat. No i chciałbym to sprzedać. Chyba, że to w tym... Mówię, nie zdeszcie się jej. O nie, no to... No to koniec. Się wziął i w ogóle... Halo, chodź. Tu. No i co, i możemy sprzedać, czy nie? A, że to tu. No dobra, to dopłyń tu sobie, spoko. To chyba nie moje miasto, to jest chyba... Nie, to jest księżniczka King. Co robi księżniczka King? Uprawia chmiel. Ziemniaki. I ma małą mieścinkę. Spoczko. Ja już się pogubiłem, gdzie jestem ja. Ja jestem tutaj. W ogóle chyba najwięcej mamy z tego, nie? Nie, czy w ogóle świnie i kiełbasy nam robią wulgarność, spoko. Fantastycznie po prostu. A mielerz co nam robi? Wytwarza węgiel z drewna chyba, tak? Z tego co tu rozumiem. Dobra, ojej, nie, nie, tego nie chciałem dwóch zrobić. Ale spoko, może być i tak, ja sobie tu jeszcze walnę drogę. Czyli mielerz będzie nam na razie robił drewno z lasu, spoko. Może być, znaczy z wiecie z czego. Ej, ponadto, co my tu możemy sobie jeszcze wybudować? Piec hutniczy. Czy tak jak wszystko połączymy, to czy to będzie wyglądać ładnie, czy nie? O, to jest pytanie. Nie wiem, ale postawimy stać nas, kurde. Nie, jeszcze nie będziemy brukować ulic. Na razie jeszcze będziemy, kurczę, żyć w ziemi.
No już kurczę, zaczynamy dymić w tym lesie pięknym. Jeszcze nie. Wiecie co, nie zniszczonym czymkolwiek. Nie, ładnie to wygląda, naprawdę. W ogóle czego wam tu brakuje? Spoko. Na razie to jest git. To wyłączcie się, nie wiem, nie pracujcie jeszcze. Ja sobie damy radę. I tu gdzieś karczmę wam może by postawić, ale to nie wiem. Jeszcze zobaczmy, jak tam świnki sobie nasze żyją i nasza mydlarnia. Znaczy nie, kiełbasiarnia. W ogóle to jest podległe do którego? Jakbym tak chciał sobie w sumie zobaczyć, czy to gdzieś się patrzyło, już nawet nie, kurczę, nie pamiętam. Gdzieś chyba było takie, co skąd kto, nie? O, właśnie to z tego, stąd. Więc mamy kiełbasę, jej, super. Tu produkcja nie działa, produkcja wstrzymana, można by to potem sprzedawać w sumie. Na razie tu mamy kasy dużo. Co tam, co tutaj? Mamy jeden węgiel. Jest na zasadzie, nie wiem, retorty będzie, czy coś jedna, że mielesz to mielesz, a retorta to retorta. A jak we Frostpunku, w sumie muszę zobaczyć temat, bo w sumie ciekawe, nie? Bo i tu chyba robimy węgiel drzewny, nie? Możliwe. Nie wiem jeszcze na razie. Tu co chciałem zobaczyć, stal, węgiel mamy i wow, ile żelaza w ogóle. Ile oni tego w ogóle produkują? Ile tego się produkuje w ogóle? Nie wiem, ale możemy piec hutniczy odpalić. A tobie co znowu? No to tutaj możemy ten związek cały postawić, zobaczymy co to jest w ogóle. Nie, to chciałem nie kościół, tylko związek zawodowy. Czy co to chyba będzie spoko? Postawiłbym tam, tu na mnie załapie, ale tu będzie git. No i dobra, i zobaczmy co nam to da w sumie. Chyba odwrotnie powinno być, czy nie? Chyba tak. Chyba powinno być odwrotnie. To ciebie zburzymy i wybudujemy od nowa, bo przecież czemu by nie, stać nas, tak? Okej, teraz jest super. No i co w tym pięknym związku zawodowym mogą robić, poza wzmacnianiem nam produkcji? Bo jest, działa piec hutniczy. Ale kozacko wygląda w ogóle. Jak to jeszcze ruch będzie taki jakiś większy, to już w ogóle cudownie. Zerknijmy jeszcze, co tu właśnie w tym można zrobić? Miejsce na przedmiot. Nie wiem, ale ładnie wygląda, niech sobie będzie. Jeszcze możemy wam jakieś drzewa posadzić, żeby tam smutno nie było. Dwa krzewy postawić, czy... No okej, myślę, że... Jak na towarzystwo industrialnej części, to trochę drzew nam się przyda. Ech, i stalownię jeszcze powinienem postawić, co nie? Jak to? Wow! A fire consumes one of your factories. O nie! Zaraz, nie, co nie w ogóle? Powiem wam, że tego się nie spodziewałem, znaczy... Nawet to by było dosyć logiczne, ale... Ale no wiecie... To postawmy tu straż pożarną na przykład. Przykład tu.
Czemu by nie? Zanim się wyszkolą strażacy, to... Stąd przyjadą, czy nie? Obszar działania. No tutaj to nie, ale... No tak, kto by pomyślał, że w dobie kształtowania się przemysłu i na drugi dzień działania pieca hutniczego, który jest zlepiony z nie wiadomo czego, nie wybuchnie pożaru, albo w retorcie, znaczy w mielerzu. Ale spoko. Spoko może być. Muszę pomyśleć, gdzie tą stalownię postawić. Czy tutaj, po drugiej stronie ulicy, czy gdzieś tutaj. Dobra, jadą pierwsi. Strażacy, a to kto? Kurde, w ogóle też postawiłem piec hutniczy nie w tą stronę, co chciałem. Co jest trochę... Albo dobra, niech będzie. Niech będzie i tak. Zastanawiam się, gdzie by postawić ten piec. W ogóle ta muzyka, jak coś się dzieje, też jest kozacka, ale może byście ten mielerz, kurczę, też ugasili. No okej, może być i tak. Jakie to jest duże, to jest olbrzymie, co nie? To jest olbrzymie i gdzie to ma w ogóle, jak to, w którą stronę to ma wejście? Ja to bym tu koło straży pożarnej to postawił, bo to będzie wyglądać zarąbiście tutaj. Przy tej bramie głównej. Tutaj na przykład, nie? Ale ile nas to wyniesie? 1000 atrakcyjność spadnie oczywiście. Dobra, zaraz coś wymyślimy. Jeszcze odnośnie tego. Żeby to ładnie tu zaprojektować też. Dobra, co nam te, co tam u mielerza naszego pięknego w piecu hutniczym? Wszystko działa na spokojnie. Pierwsze kominy, kurczę, ci to mają widok, nie? Tutaj jest w ogóle to drzewo tak po środku, nawet spoko. Ale tu jakieś tam ziemniaczki, a w tle już przyszłość po prostu świata. Dobra, postawmy może ten, rzeczywiście tą stalownię. Tak jak chciałem tutaj. Pytanie, czy ona... Czy ona się dołączy do tego? Zaraz zobaczmy. Do magazynu, nie? To mnie zastanawia. No jak nie, to postawimy drugi, no kurde. Postawimy drugie najpierw. Może być i tak, w ogóle będzie trzeba trochę domów dostawić, bo nam kasa spada. A jak kasa spada w Anno, to wiecie co robić. Oczywiście dostawić domów. Na to to zawsze, kurczę, działa. Czy postawiłem to dobrą stroną? Chyba tak, bo tu jest takie wyjście też bardziej na... No tak, stalownia i nie ma magazynu. Ale to no problem, zaraz będzie. Jeszcze dostawmy jakieś krzaczki. Na przykład, nie wiem, dostawmy tu magazyn, czy to będzie miało sens.
Nie wiem, ale postawmy tutaj, kurczę. Stać nas, tak? W ogóle jakiś upkeep to ma? Czy nie, bo nie pamiętam. Minus, oj, minus 20 to stać nas, żeby tu falić tych magazynów, ile wlezie. I niech zaczyna działać nasza pierwsza stalownia i to już zaczyna wyglądać fajnie. Jeszcze dostawimy tych budynków oczywiście. Więcej. Na przykład jeszcze jeden piec, bo piecu zawsze spoko, dużo, tu będzie pięknie, ładnie i przyjemnie. No, to będzie naprawdę kozacko tu wszystko wyglądać. Ale póki co, to jeszcze zostawmy tu drogę. Też jak drzewka posadzimy w środku, też będzie super. Zobaczmy tą fabrykę broni, ile, jak to jest duże. Gdzie tu jest w ogóle wejście? Ale dobra, bronią się zajmijmy w przyszłości. Tutaj wam brakuje czego? Węgla wam brakuje, bo to sadzi las. I z tego co widzę, to będzie problem, bo nie będzie węgla, nie? A żeby mieć węgiel, to trzeba, żeby mieć rzemieślników, czyli następny jakiś tam poziom pod poziom. Co jest? Tu znowu gdzieś się coś pali. Z tym może być problem, ale to sobie dostawimy jeszcze tak na szybkość jeden tutaj. Tych mielarzy, ile to w ogóle kosztuje? Mało. Tylko, że dostęp pod uprawę będzie... spadał, no ale... dobra, niech będzie sobie to tak. Stać nas na razie, to wiem, że spadliście w rękę. Co jest? Halo. To było wcześniej? W ogóle nie. Nie ogarniam, co tu się dzieje ostatnio. W mieście dzisiaj w sumie tu nic nie porobiliśmy, ale wszyscy sobie żyją pięknie, ładnie i przyjemnie. Ja bym jeszcze zerknął, co z tym statkiem tutaj. Tak, sprzedam ci. 3000, spoko, za tyle mogę wam produkować te statki. No i dobra, i myślę, że na ten moment to będzie na tyle. Mam już 24 minuty prawie, więc z widokiem na pierwszą, piękną strefę przemysłową produkcji stali i broni. No, broni jeszcze nie, ale to w przyszłości będzie. Może po drugiej stronie zrobić broń. Się zobaczy. A tymczasem, cóż, życzę wam miłego dnia i zapraszam do followowania kanału i tak dalej, i tak dalej. No wiecie, standardowa formułka, nic nowego, jak wszędzie. No ale co, miłego dnia, do zobaczenia, no i na razie.